We leave our legacy in your hands. Hej, cześć, mando wam wszystkim, ludzie z tej strony, Jack, witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Hogwarts Legacy. Lecimy sobie na stadion Quidditcha, tylko muszę troszeczkę grę przyciszyć, żeby nie mi zbyt nie inwejdowała mojego audio. Lecimy sobie tutaj na stadion Quidditcha, gdyż jest tutaj jakiś questik do przyjęcia. Pytanie tylko, czy jest... Tak, dalej są, okej. Dobra. Hey you, Ravenclaw. Prawie w twarz wjechałem tą miotłą, a to tego, o hej, krukonie. Prawie ci 360 zrobiłem na miotle. I to latające. Okej, okay. Imelda Reyes. Pogadajmy. I'll be weak, sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. No, ja też wyczuwam zazdrość. Seems someone's jealous of my skills on a broom. Me? Slytherin Quidditch captain, jealous of you. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Ravenclaw. Can you tell me more about these courses? Stalling, fifth year. Fine, I'll humor you. This course demands focus. Requires you to anticipate speed and height before every turn. The others test stamina. Three courses in all, built ages ago by former students. Since Black cancelled Quidditch, it was these courses or nothing. I made them popular again. Got the whole school hungry to compete. So, Jezu, nie zesra się tylko ze sobą. Jezu, jaka jest ta wspaniała w Quidditcha. Boże, z chęcią po prostu pobiję każdy czas tylko po to, żeby wgnieść ją w glebę. Why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Zobaczymy, co powiesz jak pobiję twój czas. Okej, okay. 22 obręcze. Dobra, gazujemy. Okej, okay, tutaj jest zwiększenie dopalacza. Tylko właśnie muszę z tym uważać, bo to jest... Kurde, serio? Chciałem teraz tu polecieć, no... Nawrócić się, no ale niestety. Dobra, 3 sekundy mi poszły w czas. Dobra, muszę uważać, kiedy gazuję. W sensie, czy sam dodatkowo zwiększam gaz, czy też nie, bo to niestety jest miecz obusieczny. Może mi tak samo pomóc, jak i zaszkodzić. O, na przykład tutaj mogę spokojnie dogazować, bo jest prosta trasa. Tutaj już muszę niestety... Znaczy, niestety. Powinienem... Raczej właśnie tak powoli lecieć i zdawać się tylko na to przyspieszenie, które daje mi gra. O, tutaj mogę skrócić dystans między obręczami. Success. I serio to naprawdę zajęło aż tak długo? Ja już jestem ponad w połowie czasu i prawie na końcu wieczoru. Ono to zrobiło w 2 minuty 30. Chyba takim właśnie lekkolotem. Jak mi się wydaje. Że nie ma bata, żeby ona tak faktycznie gazowała. Jak ja teraz to robię. No i proszę, i koniec. Minutę 45 i 20 setnych.
No a przynajmniej taki byłby czas, gdybym nie umiał tej jednej obręczy. No i proszę, z palcem w trzonku pobiłem ten czas. I co teraz, cwaniaro? Oh, that's not. You must have cheated. You. Oh, fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Nie chcę twojego szacunku. Respect from the likes of you. All you do is insult people. You and everyone else need to get a thicker skin. Anyway, I'm moving on to the next course. It's near Irondale and offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. Okej, okay, zawsze gdy chciał, to mogę to poprawić, no ale nie jest mi to na razie potrzebne. She's been the top racer for too long. I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. Okej, okay, czy już mam na mapie dostępne? Dostępną tę miejscówkę, o której ona teraz gadała? Tu jest co? Tu jest coś innego. Tu? To jest coś, co odkryłem poza nagraniem. To też. Tutaj jeszcze są dwa questy. To nie. Też nie. Tutaj doleciałem sobie poza nagraniem, eksplorując tylko po to, żeby sobie farmić kasę. Ulepszyłem jeszcze bardziej pokój życzeń, co jest mi bardzo na rękę. Tutaj specjalnie się nie zapuszczałem, bo nie wiedziałem, czy się coś fabularnego nie odpali. Ale mam talenty do pokazania. Wykupiłem sobie tutaj w skradaniu ulepszony Petrificus Totalus. Czarnej magii odblokowały się te dwa, bo właśnie, finalnie nie udało mi się tego wam pokazać, ale nauka w sumie to jest tylko podejście do nauczyciela i wykonanie ruchu, więc to nie jest nic takiego. Ale same zaklęcia są świetne. Teraz mamy dwa punkty talentu do wydania na przeklinanie. O, właśnie, już mogę tutaj sobie to dać. Specjalność klątw, już to mogę aktywować. Podstawowe coś tutaj dawałem, tak, ulepszyły, te dwa wziąłem. Czyli drętwota z bezpośrednim damage'em przy trafieniu i wybuch przełamujący tarczę przeciwników przy perfekcyjnym protego. W zaklęciach z tego to co było. No i to będzie tyle. Wyzwania trochę poszły do przodu. Dobra, no to co, misje w takim razie. Tutaj wróćmy sobie do ziomeczka. Na szczęście obok niego mam fast travel. Hogsmeade, here I come. Hell yeah. Dobra. Albi? Czy tam Albert? Oh, you're back! With something to report, I hope? Oj tak. Rozgromiona jak... What are we looking for no, today? Tak, o. No i patrzcie. Sporo mi się kasy nagromadziło. Na tyle, że jestem w stanie wykupić postaje miotu, jakie on ma przy sobie i jeszcze mi coś zostaje. I tu widzę, nic więcej nie mam też na sprzedaż. Okej, miotu do kolekcji. Ziomeczku, pobiłem rekord. Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped.
Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. Why would anyone doubt your ability to upgrade brooms? No, you'd be surprised. People get set in their ways, worry that fiddling with what's working fine will somehow ruin it. Those people don't appreciate the sense of freedom that comes with quality broom flight, nor do they appreciate all that's involved in the creative process. I have a friend in Rome, runs a shop like mine, says it's worse there. Of course, they do nap in the afternoons from what I hear. And where would we be without enhancements? I mean, if Elliot Smevic had let the naysayers get to him, we would never have had the cushioning charm. I don't listen to him. Niepoprawne ten. Poprawne podejście. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. To jest w ogóle zagadka, że... How to address the issue of altitude as it relates to speed? To jest zagadka. Jak grzebiesz przy czymś, co działa, no to możesz to zepsuć. Co to jest za argument? To jest tak samo, jakby powiedzieć, że no, jak tatuujesz sobie rękę, to możesz się zatruć. Tak, możesz, jeśli robisz to sam i nie wiesz, jak to robić, a nie jeśli robi to profesjonalista. Jakim ten ziomek najprawdopodobniej jest, skoro prowadzi sklep z miotłami. Wiadomo, sklep każdy głupi może prowadzić, no ale... Żeby faktycznie jeszcze ten sklep otworzyć, to on coś w tym temacie musi wiedzieć. Dobra, tutaj pustawo. Okej. No, w sumie niestety... No, mam tylko te dwie misje. Wiecie co, jestem naprawdę... skoncentrowany. Dobre pytanie. Jestem zdeterminowany, żeby znaleźć odpowiedź do tego. No tak, nie ma do tego wskaźnika. Tylko czekaj, gdzie to było? To było obok zakazanego lasu, coś mi się wydaje. Czekaj, mapa... Nie Hogwartu, mapa świata. Gdzie to było? O, chyba gdzieś tutaj, mi się wydaje. Znalazłem tę świeczkę. Mam tam parę jeszcze poboczniaków. Z tego co wiem też, jeśli chodzi o czas. W trakcie gry zmienia się pora roku. I kiedy dana pora roku się zmieni, część questów może być niedostępna. A co za tym idzie, jeśli chcę wykonać wszystkie questy, albo bynajmniej wszystkie z tych ciekawszych, muszę je wykonywać, dopóty istnieją. Ale najlepiej wykonać wszystkie, no bo też ciężko stwierdzić, który quest jest faktycznie dobry, który kiepawy i tak dalej. Dobra, no to na mietłę i lecimy do wieży. W której mamy się też spotkać z profesorem Figiem. Tutaj odblokujemy sobie od razu punkcik. Wieża Sana Bakara. A San Bakar to nie byłaby jeden z tych obrońców właśnie? Ten taki z korzeniami indyjskimi? Over here. Aż musieliśmy do rana przeczekać. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Jezu, czemu te dialogi się tak pieprzą? Jak ja tego nie znoszę, no. Jeszcze fabularne. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before... Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. No. Quickly now. Nie ma potrzeby, póki
Oczywiście Ignis musi mnie do tego gra. Serio teraz mi o Petyfiku się będzie uczyło? Podkradnięcie się do przeciwnika, pozostając niewykrytym, pozwala rzucić Petyfiku z totalu. Słabsi przeciwnicy są trwale obezwładnieni, podczas gdy silni odniosą znaczne obrażenia. No, silni tacy jak na przykład trolle. Cyk. No, dziękuję. Well done. I was only following orders. Leave your accusations in some. What was that? There must be something here. No nie, serio, no chciałem zdrować teraz Petyfikusa ulepszonego. No jak na złość mnie normalnie musiał przyuważyć. Rather unwise coming back this way. Okej, ale chyba nie. Okej, nie podniosło to od razu alarmu na cały obóz, więc jeszcze mogę. There must be something here. Ramrock said so. Mogę na tę grupkę wypróbować Petyfikusa. Nope. Okej, tu nie wyszło, ale zobaczę, czy tych dwóch zgarnę jednym. Tak jest! Pięknie. Okej, to tyle. Myślę, że na razie mogę sobie ściągnąć Kameleona. Czajmy, co takiego się tu chowa. O, tu jeszcze jest jakieś miejsce. Oj, coś mamy. Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? Przeszukaj wieżę i jej okolice. Znajdź coś związanego z imionami. Znalezisko może być kluczem do odnalezienia dla goblinów należnego im miejsca na świecie. Ranrock. Okej. Okay. Coś jeszcze? Hej. I will draw blood. Taste goblin silver. Dzięki za laga. Jesteś ci na gro. Naprawdę. Kurde, nie było idealnej. No. Znowu nie było. Jak on mnie zaatakował? Dobra, bo kurde, bawię się, bo chcę wam pokazać tego, ale... Te eksplozje, ale w tej gra nie chcę dać wam jej pokazać. To pobawimy się i troszeczkę inaczej. Bum. 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 O, tak sądzisz? Bo ja myślę, że już mi to uszło. I to dość łatwym, interesującym kładem. Smaczna broń? Mam nadzieję. No, ta walka poszła mi tak dobrze, że aż chciałbym się zapaść pod ziemię. Tak zajebiście mi poszła ta walka. W ogóle tu też mam tyle tych eliksirów, a nawet gazowego nie rzuciłem, żeby sobie pomóc w walce. O, psorku, idziemy gdzieś, czy... Ty tu chyba teraz prowadzisz. Looks like we found the entrance. Na to wygląda. It's locked. Już otwarte. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle.
Aha, a dlaczego nie możesz mnie nauczyć? Stary, no czasu raczej jest dużo, skoro nie ma tych w ogóle frajerów. Zwłaszcza, że ja te próby muszę przechodzić sam, więc no... I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Ej, ale to musi być naprawdę porąbane. Tworzyć... W sensie, pomyśl sobie, jest... Wyobraź sobie... Welcome to San Bacar's Tower. Hej. Wyobraźcie sobie, że jesteście miotłą. I jak musicie się modlić do jakiegoś boga miotełek, żeby być miotłą do latania, a nie właśnie taką do zamiatania podłogi. Hello, Professor. Did you say San Bacar's Tower? I did. Professor Bacar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Okay. No, deportował się na moich oczach, no. The reservoir of ancient magic, downstairs, near the entry. Okej. Sezamie, otwórz się! Ej, dość dosłownie. No, fajna taka bańka, nie? Jednocześnie maskująca i blokująca przejście. Dla niegodnych, nazwijmy to. Pierwsza próba. Let's go. Ukończ próbę Percivala Rackama. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. No, faktycznie, już widzieliśmy coś podobnego. Ciekawe. Okej. Co, kolejna runa? Revelio. A nie, dobra. Po prostu tutaj są schody, których nie zauważyłem, bo się nie rozejrzałem. That must have done something. Best have a look around. No to zmieniło trochę. No chłopie, mostce tu właśnie wyczarowałeś. Tam otworzyłeś przejście na rozwidlenie, nawet nie wiem jak to nazwać. No, trochę hajsiwa. Roślinna fedora. No, będzie na sprzedaż. Strasznie fajnie się przemieszcza właśnie tym doskokiem. Okej, okay, niech zgadnę, pewnie będzie taka... Jak tam, żeby odblokowali sobie przejście, to teraz tutaj będziemy musieli coś tak pomanewrować pewnie. All traces of ancient magic. Something must be different. No jest, przejście. Okej. Okay. Ustawo po bokach. Jest zbroja, czyli mówiąc krótko, będzie walka. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. I jest ich więcej. No, serio.
Expelliarmus. Mieczyk! No, przecież rzuciłem w niego rozbrojoną bronią, no co jest? Czemu tego granica jarzyła? Z drugim podejściem dopiero. Brutality! Kurde! Zdekapitowany własną bronią, ależ to musi być upokarzające. Dla wojownika. Dać się załatwić w taki prosty sposób. Znaczy wróć w tak prosty, w tak trochę głupi sposób. A nie prosty. Okej. A. Czekaj. Okej. Kolejne. Okej, co teraz? Aha, dobra, czyli co? Teraz przejdziemy? I co? I to jest nowa rzeczywistość, czy... Nie, to jest taka chwilowa rzeczywistość, powiedzmy, taka skrytka bardziej. No dobra. Mogę iść tutaj dalej. Ale mogę iść też tam. Skrzynce. No, gorsza rzecz, czyli pójdzie na sprzedaż. Dobra, co mamy tutaj? More statues. No to na pewno. Stój tam. A, kurde, to nie zaraz to momentu. Bum. Nie wiem, jakie nie dostałem obrażeń od tamtego, ale nie wiem, czy chcę wiedzieć. Tego niestety dostałem tak centralnie, po prostu w pysk. Bum. No nie wiem, czy nie idzie, no właśnie bardzo dobrze nawet to poszło. Jak na mój gust. Choć faktycznie, no sama walka mogła pójść lepiej. Na przykład mogę sobie zmienić zestaw zaklęć, nie wiem, kogo... Depindo, Depulso, Glaciusa. No, z Confiringo niekoniecznie, ale na przykład, o, Flipendo, tutaj. Trochę opcji było do wykorzystania. Aha, okej. Okay. Tutaj teraz odblokujemy coś. Okej. Okay. Zmieniło się coś, czy...? A, zmieniło się i to grubo. Nie ma mostu. Seems I ought to explore this archway from both sides. Akio! Nie wiem, czy po obu stronach, no ja już tutaj widzę rozwiązanie. O, a może? No. Jak wejdę w czerwone, no to co? To nic. Akio! Aaaa! Czekaj, chyba wiem. I co, i teraz muszę to przeciągnąć. No jest inaczej, przecież widać. Przechodzisz tu i... Czekaj, przechodzę tu. O właśnie, przechodzę tu i jest tak. Teraz... No teraz jest tak. Okej, okay. Tylko pytanie, co teraz? A
tu jest jakieś przejście jeszcze, no nie zauważyłem. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. Aha, dobra. No, to trzeba przejść. Jedną, drugą stronę. I ogarnij, że masz tu most. Cepie. Akio! Nie no, po was... Jaja się chyba tam zrobi, stary. Weź nie żartuj, serio? That's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Dobra. Teraz co? Teraz przejdę przez to, gdzie tu nie ma mostu. Dobra, sobie mogę przejść. Tak. I tak. Teraz tu nie ma mostu, ale tu jest dalej przejście. Dobra. Dość prosta zagadka. Bez komentarza. Już powinien się tego złapać. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Akio! Poważnie, czy oni naprawdę nie słyszeli o takim zaklęciu jak Carpere Tractum? Ja tego zaklęcia powinienem używać. Już się o tym wypowiadałem normalnie w którymś odcinku, no ale tak to powinno wyglądać, a nie tak jak teraz. Dobra, mamy czerwony. So that's it. No. I need to use dobra, przestań już to powtarzać, typie! Dobrze wiedz, co mam robić. Już się poprzednim może nie, ale już się jak w grobie Jack Doła, jak będę już to wałkowałem. Ale ja dalej jest, ja przy tym ustaję, no. Never get used to these floors. A ja bym tam pewnie w końcu przywykł. Już to wałkowałem, jak grób Jack Doła zwiedzałem. Że upomnieliśmy używać nie Akio, tylko właśnie Carpere Tractum, no bo do tego de facto służyło właśnie to drugie zaklęcie. Traf dwu... Co to ma do wyzwania pojedynków, przepraszam bardzo. No chyba, że mogę aresto momentować. A, czekaj, właśnie, ja już za pamięci. Napar gazowy. Witamy w sercu burzy. I od razu leci też eliksir skupienia. Maxima. Edurus. I to na stadzie akurat tego po to, żeby go zużyć. Dobra, lecimy dalej. Ja to nie wiem, nie umie... A, okej. Okay. To nie to zakręcie. Pięknie! Dobrze, zrobiłem przecież ten lepszy unik. Halo. Gdzie z łapami? No. Potki. O, poważnie to było ostatnie. No dobra. Co? Teraz tędy. Defendo. No. Nie Defendo, tylko Akio.
Jak przejdę tędy, tu jest przejście. Ale nie przejdę tym. A dookoła też nie ma jak. No dobra, jest jak, no ale nie o to tu akurat mi chodziło. Akio! No i co? I tutaj sobie złapię co? Przedmiocik. I się cofnąłem. Okay, tego nie cofnę tak, ale czy mogę tu wskoczyć? Nie. Ni cholery. Ale mogę... O! Serio tak podziała? Na górę. Hop. Opa. Nie sądziłem, że to zadziała. No właśnie, tylko... No stary, ja wiem, co tu jest inaczej. Tylko ewidentnie to inaczej nie chce się dopasować. Ej, jaki bezsens! Czemu tutaj to działa, w drugą stronę nie chce? Akio! What if I stood on one platform and used Akio on the other? That ought to work. Co ja próbuję robić cały czas, przepraszam bardzo? Co się od niej nie pawiło właśnie? No i super, ale jak tutaj przechodzę przez to, no to się nie chce dalej przejechać. A jak widać, tutaj mamy to przejście. Wy tak serio? Czemu jak tu przechodziłem wcześniej normalnie, to nie działało? Dobra, nie. Ominę to milczeniem. Lećmy dalej. Okej, okay, póki co więcej skrzynek. Aż 5 eliksirów wigenowych. Czy ja chcę wiedzieć czemu? Okej. Okay. No co? Kurde, nie zdążyłem zrobić uniku. Bum! To mi się akurat podoba. Dobra, spróbujmy z drugimi zaklęciami. Flipendo. Trochę trendfoty, trochę łognia. Mogę już spalić tam cholerę. Okej, panu już dziękujemy. O boj! Obrońca myśl od siewni! Okej, totalnie się nie przejął. Aha, okej, no tak. To było sobie do przewidzenia, że to raczej jest atak, a nie takie byle co.
cofnij. Troszkę doładowania. Zrzucę sobie co chcesz, chłopie, ja tam totalnie się tym nie interesuję. Ja sobie zmienię aż zaklęcia. Dipindo, ty, Glacius. Starożytna magia. Kombinowanko. O kurde! No nie wierzę! Nie miałem go oznaczonego i walnęło mi gdzieś w powietrze zamiast te kule. Miałem taką ładną kombinację. 70 coś ciosów. A, ale patrzcie. Kula nie jest tylko i wyłącznie żółta. Ała! Dostałem w mordę. Cyk, starożytna magia! I kończymy z panem! A i to już! Poznaj tajemnicę próby! Okej. Okay. Proszę sobie, to było do przewidzenia, że to jest raczej taki final boss. I znowu, mogłem sobie użyć jakiegoś eliksiru i tego nie zrobiłem. O! Fajny posąg. O, kurde, faktycznie. Nie zauważyłem jej na początku. Słabe rękawice. Dobra. Wspomnienia Parsivala Rakama. Mordo, co tam dla mnie zostawiłeś? A to jakieś symboliczne? Że on ubolewa nad tym, co się stało? Okej, zgarnęliśmy... coś. O, lekcje z Izydorą? Ładnie. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago. But the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Pewnie i tak zrobi po swojemu. Czuję gdzieś takie vibe trochę Toma Riddla. Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach. Welcome back to Hogwarts, Professor. Oh. It's going to take some getting used to. Professor Rickwood. I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your drought.
Super. Another memory. Now to find a way out of here. Mogę to odtworzyć jeszcze raz? Nie? Szkoda. Super. Przycięło mi na końcówce wspomnienia połowę tej ostatniej scenki. That must be the way back to the map chamber. Wróćmy. Może gadka z portretem przynajmniej się nie zetnie. Ja tego nie czaję. Nie mam słabego kompa. Skąd te durne ściny? Jeszcze w trakcie rozgrywki... Okej. Okay. Jakoś to zdzierżę. Ale błagam. Nie w trakcie cutscenek! Pogadajmy. Bo jest o czym. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensieve in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensieve. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensieve. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. Hmm. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... That there's a connection to Victor? Perhaps. But we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensieve. Before the witch from the last Pensieve, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hmm. Hopefully the next Pensieve provides more context. For now, we should learn what Ranrok knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go... Ja się akurat prawie od razu miałem takie same przemyślenia, że może to jest jakiś przodek Wiktora Rookwooda, no ale no to wątpię, że zbieżność nazwisk jest przypadkowa. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że ród Rookwoodów jest dość w sadze znany. Patrz na przykład Augustus Rookwood. Rozier zginął w pojedynku z Szalonokim. A Rookwood, Augustus Rookwood, on z Ministerstwa Info dawał Voldiemu. No, przynajmniej tak twierdził dyrektor Durmstrangu, który 2 lata po turnieju został znaleziony martwy. Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Okej, okay, czyli co? Dostaliśmy nową tą rzecz? W sensie nowy rodzaj poboczniaka? Nie bardzo wiem, jak rozumieć ten dialog.
co? Już jest jesień? Tak z bomby? Okej. Okay. Nie spodziewałem się zmiany pory roku. Po zakończeniu questa. Okej, okay, no próbę przeszliśmy śpiewającą, myślę. Może mogę na spokojnie tak to określić. I've got spectacular news. The broom upgrade's ready. Stop by the shop when you can. I hope you will come and see me about a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. Nice. Descendo nauczy nas Matula, naszej koleżanki. Bo gdyby ktoś jeszcze nie ogarnął, to właśnie Psor Onai nazwiska nie ma tak po prostu. O! Użyj te pulsa na lewitującym wrogu. Okej, okay. Nie sądziłem, że to się tak z bomby po prostu weźmie i zaliczy. Zbierz smarki trolla, czyli mówiąc krótko, pokonaj trolla. Okej, okay, on gdzieś powinien być na mapie. Mam chyba gdzieś legowisko troli oznaczone. To zobaczę, czy gdzieś tutaj, co mamy tutaj. Tętniące źródło starożytnej magii. Okej, okay, to jest do sprawdzenia. Tutaj drugie źródło. A czekaj, przybliżę to sobie jeszcze. O, jest, legowisko troli. Okej. Okay. Dobra, to ja się teleportuję tutaj, z trolem sobie poradzę. A my widzimy się w kolejnym materiale, w którym... No, dobre pytanie w sumie, czym się zajmę. Bo wybór mam... No nie powiem, że szeroki, ale no dość rozległy. Tak więc ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Dziedzictwa Hogwartu. Cześć!